Szymon Hołownia w grudniu 2019 roku wszedł do polityki motywowany irytacją, aktywną niezgodą na stan państwa wynikający z wieloletniej wojny politycznej. Inteligentny i nie bojący się trudnych zadań choleryk tym razem rzucił wyzwanie starej, zatęchłej polityce. Wbrew przeciwnościom niestrudzenie idzie wytyczonym szlakiem. Czym dalej, tym jego motywacja wzrasta. Przeciwnicy rozprawiają niewybrednie o przyczynach pojawienia się Hołowni. Nie brakuje teorii spiskowych i wzajemnie sprzecznych scenariuszy. Nigdy jednak nie pada ta zasadnicza i prosta motywacja. Wkurzenie i irytacja. Jak bardzo wielu z nas.